Łukowskie Muzeum Regionalne oraz Biblioteka Pedagogiczna przygotowały wystawę, na której znalazły się ślubne zdjęcia mieszkańców Łukowa i okolic. Otwarcie wystawy pod nazwą Ach, co to był za ślub odbyło się 25 października. Mamy tutaj wielu gości, zapewne niektórzy z nich są właśnie właścicielami tych pięknych fotografii i tych pięknych portretów. I mogę zdradzić, że na naszej wystawie prezentujemy około 170 zdjęć i portretów. Portretów mamy niewiele, są tomonidła, które były bardzo popularne w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. Były to takie portrety tworzone na podstawie zdjęcia, czasami zdjęcia legitymacyjnego i później niektóre elementy były podkolorowywane, dorysowane elementy ślubne, takie jak na przykład welon czy wiązanka ślubna, szparagus, który był wtedy bardzo modny. Wszystkie zdjęcia, jakie tutaj Państwo widzicie i portrety pochodzą ze zbiorów prywatnych mieszkańców Łukowa. Zostały nam przekazane niektóre oryginały, niektóre kopie tych zdjęć czy portretów. Jak Państwo zobaczycie na podpisach, nie wszystkie zdjęcia zostały wykonane w Łukowie, bo niektóre pochodzą na przykład z Lublina, z Wrocławia, z Kocka, z Międzyrzeca. Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1898 roku, natomiast najnowsze zdjęcia na wystawie pochodzą z lat 80. XX wieku. Na wystawie zaprezentowano też przedmioty związane z tradycją ślubną i weselną oraz można się było dowiedzieć ciekawostek na temat dawnych ślubnych zwyczajów. Wesela odbywały się w domach, najczęściej u panny młodej i wieszano przy suficie, wieszano pająk. Ściany były ozdobione zielonymi gałązkami. No i też były różne historie związane z dniem wesela, ponieważ niekiedy wesela odbywały się przy stołach, a niekiedy rozstawiano ławy dookoła i w ten sposób się goszczono. I gdy wszyscy się już najedli, napili, to wynoszono właśnie ławy, drobne sprzęty domowe i przystępowano do tańców. Bardzo ciekawym takim obrzędem weselnym były oczepiny. Bardzo ważnym pilnowano, żeby wszystko odbywało się zgodnie z tradycją. Podczas oczepin zdejmowano kobiecie wianek z głowy i zakładano czepiec. I też tutaj była taka bardzo znana tradycja związana z dzieżą. Pannę młodą sadzano na dzieży. W dzieży zazwyczaj wyrabia się ciasto na chleb, to ciasto tam rośnie i to był taki symbol, że to małżeństwo ma i tak wzrastać i ma być w takim dobrobycie i nigdy tego chleba ma w domu nie zabraknąć. Dzisiaj jest wesele, jutro poprawimy, za 9 miesięcy przyjdziemy na szyny. Oj dana, oj dana. Za 9 miesięcy to dzisiaj niemodne, przyjdziemy na chrzciny za 4 tygodnie. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, przyjdziemy na chrzciny za 4 tygodnie. Adasiu, Adasiu, czy się zalałwała, że cię taka baba do ołtarza brała? Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, że cię taka baba do obraża brała. Wczoraj jeszcze piłeś z chłopakami wino, dzisiaj już cię żona pod kapciami trzyma. Oj dana, oj dana. Wyglądasz, Ewuniu, jak kwiatek różany, a tam koło ciebie jak snopek owsiany. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, a tam koło ciebie jak snopek owsiany. Myślałaś, Ewuniu, że Adaś, Lilia, jeszcze on ci
nieraz oczka popodbija. Oj, da!